Witajcie na kanale Pasogranie Franek, ale za sterami Bristol Rovers. Znowu spotykamy się tym razem z Crystal Palace, tak jak mówiłem ostatnio. No, a dużo się działo. Wygrana z Milanem. Jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów. Jeszcze jeden mecz nas czeka z Milanem. No i teraz musimy utrzymać to tempo. I tutaj na pewno pomogą nam zmiany w składzie. Martinowicz, może tak, Collins, Martinowicz, zamiast Walencji niech zagra Morris. Tutaj Ibarra, ale nie, chyba Itona chciałbym zobaczyć w składzie na ten moment. Tutaj, jak mówiłem, będą roszady. Jest Archo. Wydaje mi się, że Archo zagra w podstawowym składzie w meczu z Milanem. Dlatego na ten moment wystawimy zdatkę. Szukam zdatki wzrokiem. Jest zdatka. Jest Papę tutaj zamiast Walencji. Wydaje mi się, że też może Scarlett w sumie zagrać zamiast Collinsa. Harrison na ławce. Kinsella, a może Norbu, który dawno nie był widziany za Westbrooka. Finlay tutaj będzie pożywka dla Hammera. A jak nie Hammer, no to wejdzie Allen. No i załatwimy tutaj obronę. Następne Meleke, Pakosiego zagra Kennedy. No i na bramce oczywiście Bułka. Na bramce Bułka za Madsena, który ostatnio nie był zmieniony. Niech zagra Clark. Madsen, Clark, Pakosi, Ciapola, dobrze. Balde. I zastanawiam się, czy Ricci może za dodatkę, ale nie. Niech będzie taki skład, jaki jest Crystal Palace. A to jest na pewno też dla nas wyzwanie. Zostało jeszcze kilkanaście spotkań do końca sezonu. No, a my musimy przybliżyć się do miejsca premiowanego grą w najlepszej lidze, czyli Lidze Mistrzów. Więc tutaj musimy na pewno zrobić dużo. Poza tym fajnie byłoby zakończyć kolejny sezon gdzieś tam w elicie, w górnej tabeli. No, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Crystal Palace rozpoczęło tutaj uwolnienie się z podkrycia. Duke, dobra na razie interwencja Norbuna. On kończy karierę, odchodzi, nie, kontraktu nie przedłużył. Teraz Martinowicz, który no, miał swoją zasługę też w meczu z Milanem. Hammer, Martinowicz i będzie 1-0. Nie, Meret broni. Martinowicz no, z dość bliskiej odległości nie był w stanie go pochować. Okay. Oj, teraz błąd obrony już Bułka. No i niestety 1-0. Błąd obrony. Tutaj próbował ratować jeden z zawodników, ale niestety to był chyba Kennedy. Nie jest dobrze. 13. minuta. Mamy 2-0. Crystal Palace na razie rozmontowuje nas w każdej akcji. Johnson. No nie jest to dobra sytuacja. Wykupiliśmy, pamiętacie, w tamtym odcinku
Wykupiliśmy Scarletta z Realu Madryt za 18 milionów, więc mam nadzieję, że w tym meczu przyjdzie nam jeszcze zobaczyć jego umiejętności. Jest rzut rożny. Hammer próbował tutaj cokolwiek zrobić pod bramką bramkarza Crystal Palace. Vermaet broni. Piłka do Hammera. Widać, że Hammer ostatnimi czasy nie pokazywał się zbytnio w składzie Bristol Rovers, nie dostawał tych szans, ale teraz ma szansę tutaj, ma szansę. Aj, Scarlett nie sięgnął tej piłki, pomimo tego, że jest dość rosłym zawodnikiem, nie udaje mu się sięgnąć futbolówki. Bramka mogła tutaj zmienić nam sytuację, która wynikła na boisko. Buku atakuje lewą stroną, będzie szukał dośrodkowania w tym meczu. Naprawdę Bristol Rovers nie stwarza sobie okazji i wygląda na to, że Crystal Palace może zakończyć ten mecz zwycięstwem. Teraz Hammer, jest Clark, Scarlett, w końcu Scarlett zabiera się z piłką. Dobra wymiana między Martinowiczem. Mamy bramkę na 2-1. Oby te miliony właśnie się spłacały. Scarlett, świetna wymiana podania i może to jest powrót ze światów drużyny Bristol Rovers. Nie możemy jeszcze przesądzać tego ze względu na to, że jak widzicie, opanował Melekę ostatniego zawodnika z Crystal Palace. No tutaj muszą większe skupienie złapać po wyjściu na drugą połowę, bo jak widzicie, niestety na razie Crystal Palace cały czas w przewadze, atakuje bramkę bronioną przez Bułkę. No i właśnie mamy 3-1, Bułka tracimy tuż przed przerwą kolejną bramkę. Nie wygląda to dobrze. Clark. Martinowicz poradził sobie. Martinowicz, jest Scarlett w polu karnym, no ale tutaj sam Scarlett meczu nam tego nie wygra. Johnson, Fofana. Naprawdę nie jest dobrze. Clark. Widzicie, piłkarze Bristol Rovers w drugiej części od razu ruszyli do ataku, próbują odrobić straty, ale niestety dzisiaj w dzisiejszej dyspozycji drużyna Crystal Palace jest no po prostu świetna. Clark musi wracać. Zambuku. Hammer Allen, na razie jeszcze nie, może 70 minuta, prowadzimy rzeczywiście Allena. I Ton. Długo niewidziany podczas tego spotkania, nie wiadomo, czy on w ogóle był na boisku. No właśnie, jeżeli tak będą piłkarze wyprowadzać piłkę, to daleko nie zajdziemy. Teraz Bułka, jednak może rzeczywiście wejdzie tutaj za Hammera Allen, za Norbuna Mendes.
z przodu Harrison, Pope, może za Morrisa. No i ruszamy. Może Martinowicz, Scarlett może dadzą radę przynajmniej wyrównać się zmiany ofensywne w drużynie. No właśnie, zmiany ofensywne w drużynie Bristol Rovers, ale tutaj może nie od tego trzeba byłoby zacząć, tylko od nauki prowadzenia piłki z własnej bramki. Teraz Pape świetnie zgubił były zawodnik Warty Poznań, Katariano. Próbuje przedrzeć się pod bramkę, ale to podanie też nie można było nazwać najlepszym. Piłkarze Crystal Palace wychodzą spod tego pressingu i robią to w zawodowy sposób, aczkolwiek tutaj błąd, pomyłka, Mendes ucieka mu futbolówka i Fofana przejmuje piłkę, uruchamiając kolejny atak drużyny Crystal Palace. Jest znowu przewaga, dobrze tutaj Kennedy wrócił, Pape. No, myśleliśmy, że po wejściu Pape zmieni się troszkę ten układ sił, ta ofensywa troszkę dostanie skrzydeł. Allen, to jest jego pierwszy chyba kontakt z piłką, wraca Fofana, no i niestety zaskoczył ten powrót Allena. 71 minuta, mamy jeszcze chwilę czasu na odrobienie strat, ale z każdą minutą coraz jest gorzej, bo Crystal Palace też nie zamierza przestać atakować. Teraz powrót Scarlett po piłkę. Niestety dobrze Melekkę, ale tylko na chwilę. Bułka broni. Mamy rzut rożny. 70 mają rzut rożny. Bułka nie jest zadowolony podczas tego spotkania. 76 minuta tego meczu. Cały czas prowadzi zespół Crystal Palace, cały czas wynik jest niekorzystny dla zespołu prowadzonego przez Franka Cole. Allen zbiera się z piłką, Allen widzi wychodzącego Martinowicza, zagranie do Itona, Iton, to może być jego akcja, Iton jeszcze ma Iton piłkę, próbował ją wycofać, jest rzut rożny. 81 minuta. To mogła być fajna sytuacja i to, gdyby tylko zdołał utrzymać piłkę przy nodze. Melekkę, no i broni Meret. Dzisiaj bardzo dobry mecz tego bramkarza. Czego nie mogę powiedzieć o Bułce. Bułka zawiódł mnie po całości podczas tego spotkania. Niestety. Scarlett tak samo, 18 milionów, jedna bramka. Mendes. Do Itona. Iton atakuje, ale idzie sam. Nie ma tutaj wsparcia. Teraz jest Scarlett, to są właśnie te 18 milionów w polu karnym. No i przestrzelił. 91 minuta. Ten odcinek mógł się już skończyć, ten mecz mógł się już skończyć, ale niestety sędzia jeszcze przedłużył spotkanie o 3 minuty i one właśnie dobiegają końca. Przegrana Crystal Palace 3-1, zażenowanie na trybunach pomimo wygranej z Milanem. Przegrywamy z Crystal Palace i znowu jesteśmy mierzeni w ataku, znowu się coś nie składa tutaj wśród piłkarzy. Bristol Rovers, nie wygląda to dobrze. No, Tomkinson, wiadomo, jest naszą perłą, więc dostanie 19 maja jest 5, więc jeszcze trochę mamy na te powołania, więc spoko. Zapraszam Was w takim razie na mecz Milanu, nie będziemy przedłużać, półfinał. Ruszamy, jest troszkę nabuzowany, jestem po tym spotkaniu z
Crystal Palace, gdzie przegraliśmy, stawicie 3 do 1, 0 walki, przychodzimy z Milanem, mamy jedną bramkę, jedną bramkową zaliczkę, to nie jest dużo, gramy u siebie, no i musimy pokazać się z jak najlepszej strony. Alcho w składzie, jest Bida, jest Praszelik, jest Milan w białych strojach. Zaczęli piłkarze Bristol Rovers, Alcho, Richarlison, tutaj nie, Grealish mógł przejąć już piłkę, Alcho. Pierwszy skład to jednak pierwszy skład, Westbrook. Oj, błąd po stronie rozegrania Westbrooka, Finlay. Fulgencio, Grealish, dobrze tutaj powstrzymywany reprezentant Anglii. Tomkinson, Alcho, Westbrook, Bida, Van de Beek, to był zawodnik, który uprzykrzył nam życie w ostatnim meczu. Dobrze Grabara, świetnie to Grabara zrobił, upiekło się tym razem piłkarzom Bristol Rovers. Fulgencio, minuty kolejne uciekają, dobra piłka do Westbrooka, Westbrook może przedłużyć, nie, wybrał zagranie do Praszelika, Praszelik, Bida, no i Bida ma już teraz otwartą drogę do bramki, mamy 1-0. Milan musi odrobić dwie straty, dwie bramki, coś pięknego, Bristol Rovers prowadził siebie, w końcu wróciła ta drużyna, która powinna stanowić się napęd drużyny z Bristolu. Finlay. Grealish znowu będzie próbował się tutaj przedrzeć. Bida nawet powrócił, jak widzicie, do obrony. Bida zatrzymuje pomocnika Milanu. Świetna interwencja Bidy. Jest to 1-0, 19 minuta. Wiadomo, że ten mecz jeszcze będzie długo trwał i trzeba zrobić wszystko, żeby tutaj ten wynik dowieść do końca. 19 minuta, 20 minuta, jak widzicie, upływający czas. Wynik nie zmienia się na tablicy. Cały czas 1-0 dla Bristol Rovers, ale tutaj musimy mieć na uwadze to, że Milan będzie atakował, Milan będzie na pewno próbował zdobyć bramkę i widać po zawodnikach, którzy tam grają, że to są nazwiska, to są tuzy futbolu. Teraz Grabara, no i właśnie to jest to, o czym mówiłem, Grabara i już proszę, przełożenie piłki. Piękne zgranie tutaj, świetnie wyszedł zawodnik Milanu, zdobywa bramkę Alcho, najprawdopodobniej Alcho Pellegrini zdobywa bramkę w 25 minucie i tutaj Alcho nie upinował Pellegriniego, no i mamy 1-0. Valencia, Van de Beek, to jest pierwsza jego bramka w 12 meczach, no więc... Dlaczego musiał tą bramkę akurat zdobyć teraz przy nas? Praszelik i mamy 2-1, tak jest, 28 minuta, Bristol Rovers, Praszelik odpowiada na gola zawodnika Milanu. Nie wyobrażam sobie, że tej drużyny Bristol Rovers nie będzie za rok w eliminacjach Ligi Mistrzów, że nie będą mieli szans nawet pograć się na tym szczeblu, no bo jak widzicie, no są to piłkarze stworzeni do wygrywania. Fulgencio, skład, który pomimo tylu wzmocnień trząc stanowią piłkarze, którzy grali w lidze Empower. Jak Finlay, jak Westbrook, jak Alcho. Finlay. Piłka do Valencji. Valencia wyrzucony troszkę za daleko, ale ma sporo miejsca. Będzie schodził do środka. Tak jest. Tutaj poradził sobie z obrońcami. Jest zawodnik Bristol Rovers nie na pozycji spalonej. No i tutaj zdobywamy trzecią bramkę. 3-1. Praszelik. Kolejna bramka w Lidze Mistrzów. Świetna akcja. Świetne zejście tutaj
poradził sobie z obrońcą Milanu Valencia. No i tutaj czysta pozycja, raczej nie powinien mieć problemów, jak widzieliśmy, czyli ze zdobyciem bramki. Fekir. Alho, tak, to był Alho, zawodnik, który nie utrzymał Pellegriniego w mocy. Teraz Westbrook. Jest Alho. Oj, tutaj świetne dośrodkowanie Alho. Mogło się to podobać. Piłka, aj, tutaj Valencia próbował troszkę zmylić obrońców. Zrezygnał z rzutki i podał takim delikatnym podaniem w pole karne po ziemi. Myślałem, że tutaj będzie jakiś lobik, ale nie. Jak na razie 45 minuta, 3 do 1. Zobaczymy statystyki na koniec tego spotkania. Ciekawi mnie, jak piłkarze Mr. Rovers wypadną na sam koniec, bo tutaj w ostatnim meczu Milan, można powiedzieć, był drużyną przeważającą. Natomiast Mr. Rovers udało się tam jedną, dwie akcje przeprowadzić, no i wygraliśmy tam ten mecz, aczkolwiek wiem, że tutaj jeszcze Milan może nam napsuć krwi. Grabara, jest Van den Beek. Jest Van den Beek, Valencia świetnie ucieka piłkarzom Milanu. Westbrook, powoli ta akcja jest konstruowana i Tomori niestety zatrzymał Tomori Praszelika. Teraz Gerrard jest, ten piłkarz zachwyca, że są Fekir. I przestrzelona ta sytuacja ponad bramką. Tomkinson. No, to jest zawodnik, który chce podwyżkę. A tutaj Pacozzi. No i mamy 3 do 2. No nie jest dobrze. 57 minuta. Pacozzi. Troszkę spóźniona ta interwencja naszego obrońcy. Tak, wiecie, w nowym sezonie przyjdzie lewy pomocnik, ale będziemy szukać kogoś na prawą stronę. Będziemy także próbowali ściągnąć środkowego ofensywnego pomocnika. Jest tam kilka zawodników na liście. Najprawdopodobniej z drużyny odejdzie Hammer, ale zostanie. Norbun odchodzi, więc troszkę tych zawodników będzie. A naprawdę, oj, teraz Madsen, Pacozzi, dobra piłka do Praszelika, Praszelik, jest Bida, piłka do Westbrooka. Westbrook, czy zapisze się w Lidze Mistrzów? Tak jest, 4 do 2, Westbrook zdobywa bramkę, która daje nam podwyższenie wyniku, utwierdzamy się na prowadzeniu, utrzymujemy to prowadzenie, 4 do 2, Bristol Rovers pokonuje raczej Milan w półfinale Ligi Mistrzów, w meczu 5-2, tutaj wydaje mi się, że nie mogli sobie lepiej tego rozplanować piłkarze Bristol Rovers, zaczęli z dużego, z wysokiego C, no i tutaj kończą po prostu piłkarze Milanu. Alho, to jest weteran, jeśli chodzi o spotkania w drużynie Bristol Rovers. Teraz Bida jeszcze tutaj zakręcił obrońcami. Wydaje mi się, że nawet możemy dokonać zmiany. Westbrook zajdzie, wejdzie Mendes, Harrison za Bidę. I tutaj Allen, Finel i Barra może za Urgencją, który dzisiaj nie rozgrywa jakieś super i mega dobrego spotkania. Najgorszy pech, że ligowo nam idzie bardzo, bardzo, ale to bardzo słabo na ten moment. I tutaj Grabara 4 do 3. No niestety, Milan spalony. Uff, Milan, myślałem, że odrobi szybko straty. Teraz Alho, kolejny zawodnik na boisku z tej złotej drużyny Power, czyli Harrison, ściągnięty na z powrotem do Bristolu. 76 minuta, 77. Raczej już jest po meczu Richarlison, Van den Beek, Grabara. Ciekawi mnie pensja Van den Beeka. Ciekawi mnie ten zawodnik i spróbujemy po meczu
Aj, świetnie, teraz uciekł Valencia, urwał się obrońcą Milanu. Valencia będzie tutaj wrzucał do Finleya piłkę. Finley jeszcze wyłuskał Finley piłkę, jeszcze tutaj walczy Ibarra. Wycofał do Harrisona. Harrison, no i myślałem, że Harrison też zapisze się na kartach historii, próbował gdzieś tą piłkę zmieścić. Gdzieś tą piłkę próbował zmieścić między zawodnikami Milano. Jeszcze jedna próba Harrisona, jeszcze raz miałby okazję w półfinale Ligi Mistrzów, powtarzam, zdobyć bramkę. Alho, Ibarra. Ibarra, teraz Harrison próbuje, walczy, będzie szukał dośrodkowania w pole karne, jest Praszelik. Mamy to. Mieliśmy zobaczyć statystyki po tym meczu. Praszelik świetny, Westbrook świetny, Mendes sobie od Finlay też gorszy mecz. Obrona bardzo słabo. Wyrównane spotkanie, ale te celne podania, 96 celnych podań Milanu, to jest naprawdę to coś, co chciałbym osiągnąć w drużynie Bristol Rovers. No i mam nadzieję, że jesteście ciekawi, ale raczej coś czuję, że finał mamy ze FC Barceloną. No tak, to jest zawodnik, którego chcemy pozyskać na pewno. To jest zawodnik, którego na pewno chcielibyśmy pozyskać, ale jeszcze Bugle, jeszcze tutaj Bugle jest, SPO Lebasza, no Kian Lebasza, scout, dodamy go do listy życzeń. Widać, że tych zawodników no, jest coraz więcej ciekawych piłkarzy. Charlie Kelman. Taki sobie. Okej. A jeszcze jedna informacja tutaj, która 12 milionów pożyczy na najbliższy sezon. Spoko. No i teraz tylko. Tutaj jakieś nowe nazwisko. Szybko sobie przejdziemy przez tych zawodników, którzy stali, znalezieni ten lot, buta. No to tutaj mogło być ciekawie. Obrona, Condon, Rika, Lee Connor. Mam było, okej. Okay. Ja jestem jednak bardzo ciekawy, bardzo, ale to bardzo ciekawy jestem zawodników Milanu, tak mówię, ten Van den Beek, ciekawa postać, moglibyśmy poszukać, byśmy poszukać właśnie zespołu Milan i zobaczyć naszego Van den Beeka. To jest 52 miliony. Dodamy go do listy życzeń. Pellegrini. No mają mocny skład, mają po prostu bardzo mocny skład. A napastnicy, Jack Grealish, no 76, 52, wszyscy 52 minut musi naprawdę
grubą kasę wyłożyć, żeby zbliżyć się w ogóle do. Wydaje mi się, że Bui jeszcze nie zagra. Okej. Okej. Zobaczmy, jak wygląda sezon. Ile nam meczy zostało do końca? Raz, dwa, trzy. Trzy spotkania do końca. Trzy spotkania do końca i mamy pozycję w tabeli 53 punkty, czyli zdobywając maksa we wszystkich spotkaniach jesteśmy w stanie ugrać 60 punktów. Kurczę, może nam ponad 60 punktów, może nam troszkę braknąć. Manchester, gdy wygra spotkanie, może nam braknąć punktów do pudła. Może nam braknąć punktów do pudła. 59-62. Nawet już nie jesteśmy w stanie łyknąć czwartego miejsca, więc jedynie Manchester musiałby teraz przegrywać wszystkie spotkania do końca. Kurczę, no szkoda tego sezonu. Zostały trzy spotkania i niestety w tym sezonie nie powalczymy już o puchary. Chyba że wygramy Ligę Mistrzów, to chyba mamy wtedy wjazd, tą dziki bilet, złotą kartę, cokolwiek innego w Lidze Mistrzów, więc wtedy pogramy. Ale tak, no to może być kiepsko i szkoda, no bo jednak zespół wydaje mi się, że jest na tyle mocny, żeby tutaj coś podziałać, ale strasznie dużo punktów straciliśmy w tamtym sezonie. No i tutaj może nam braknąć. Mamy jeszcze kilka minut może tego odcinka, więc sprawdźmy, czy możemy kogoś powołać do reprezentacji. Grabara, Jabłoński zostaje, Grabara zostaje, Gikiewicz, no właśnie, Gikiewicz, tutaj zrobimy sortowanie, jest Skrupski, Majecki, Dągowski, Szczęsny, no to Szczęsny, nie wróci do kadry. Cash, świetnie, Dawidowicz, okej, okay. Walukiewicz, Karperownik, Puchacz, Helik, dobra, jest PO1, mamy dwa mecze, za dużo tych środkowych jest, raz, dwa, trzy i cztery, nie no, czterech środkowych, jak to wygląda, Szymański, Bielik, Kozłowski, Bogusz, Praszelik, Milik, Bida. Milik, Białek, Bida. Okej, okay. Skóraś, Ryż. Kamiński, Bogusz. Tutaj jesteśmy do kogo w stanie z Celesów. Muńskiego, Jastrzębski, Przemysław Płacheta, Starzyński. Koniec, no tak. Okej, okay, czyli Bogusz został. Sopoćko jest, Sopoćko, a miał być Bogusz. Bogusz, okej. Paszelik, Skóraś, Szysz, na prawą stronę Szysz. Zobaczmy, czy tutaj jesteśmy coś w stanie wskórać jeszcze. Z prawej strony Dziczek, Król, Sitek. Kurczę, może Sitka powołamy? Powołajmy Sitka do reprezentacji. Sitekski jest Kuraś. A z napastników Praszelik. Bida, mi się wydaje, że ci napastnik zostanie tego Milika. Nie jestem tak do końca pewny. Może.
Może jest jakaś wielka gwiazda nowa, która mogłaby dostać Lewandowski. A dajmy Lewandowskiego. Niech będzie. Niech będzie Lewandowski. Zgłoś skład. Jest ok, jest ok. Skład zgłoszony. Klub, wracamy jeszcze do tego kontraktu Tomkinsona, bo zobaczcie, Grabar 8 milionów, Rigby wypożyczony, Bułka 4,5, Jakola 139 lat, a Jakola Clark, Tomkinson, on zarabia 10 tysięcy, negocjuj kontrakt, myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie dać mu lepsze warunki. No i spoko, czyste konto, 1 027 000. Możemy się zgodzić bez większych problemów. Popatrzmy jeszcze raz, kogo my tu mamy kartę. Da Silva ma cenę 27 milionów. Meleke, Kennedy Letisz, Zedatka 9, Ebui 2 miliony. Alcho 625 tysięcy. Larissa Poljong, no to był nietrafiony zakup jednak. Valencia, Morris. Finlay to też raczej jeden z ostatnich sezonów. Westbrook, Webster, Clark, Hammer, 21 baniek, Frey 30. No tutaj widzicie, ta kadra ma kilka perełek, takich jak Paszelik, Bida, Scarlett 36 milionów, Balde 13. No, na pewno spróbujemy tutaj zrobić coś z tą kadrą, żeby w przyszłym sezonie było lepiej, no ale jak będzie, tak będzie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się podobało. Jesteśmy w finale Ligi Mistrzów. Gramy z Barceloną. No i te trzy mecze to będą mecze o wszystko i o nic. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.